Więcej walk stoczyłem na ulicy niż w klatce. Tak. Oglądając pierwsze gale KSW, nie sądziłem, że kiedyś zawalczę dla tej federacji. Tak. Łódź wieczorami bywa niebezpieczna. Oj tak. Mam najbardziej niewyparzony ryj na polskiej scenie MMA. Chyba tak. Do klatki wszedłbym bez gadania z dwa razy cięższym zawodnikiem. Tak. Oczywiście za dobrą kasę. Oczywiście tak. Nie raz, nie dwa robiłem ziomkowi strzała z teścia. Nie. Melanżuję jeszcze mocniej niż biję. Oj tak. Lubię smażyć. Smażyć co? Tak. Od jakiegoś czasu dobrze odnajduję się w social mediach. Chodziłem, tak. Ludzie mnie lubią i szanują, bo jestem sobą i zawsze jestem prawdziwy. Wydaje mi się, że tak. Ferdy Durkę to naprawdę zajebista książka. Nie. Mam w chuj kompleksów. Nie. Aluś, mimo że jest niepozorny, tak jak ja, to osiedlowe pitbule zawija fińskie 8. Oj tak, i mylą go z pitbulem. Co siedzi? Mój jutrzejszy przeciwnik ma głos jak kastrat. Zdecydowanie tak. Tak naprawdę w chuj lubię pomidorówkę. Uwielbiam, tak. W chuj nie cierpię wywiadów z wujaszkiem Fericze. Nie, kocham. Zdarzyło mi się spędzić noc na dołku. Tak. Nie raz, nie dwa. Tak. Na chwilę obecną w moim życiu prywatnym do pełni szczęścia brakuje mi tylko pasa mistrzowskiego kategorii piórkowej Federacji KSW. Nie. W walce z Kleberem Kojkę nie byłem sobą. Tak. Gdybym to ja był dziś jego przeciwnikiem, pas w niedzielę byłby w Łodzi. Tak. Uważam, że człowiek bez charakteru i charyzmy może być dobrym fajterem. Nigdy. Jestem w kurwę zajebisty, a przede wszystkim turboskromny. Zdecydowanie tak. Trzy razy tak. Walka z Wolanem to była prawdziwa napierdalanka level expert. Definitywnie tak.